4:20. Dzisiaj 20 lutego, wtorek. Kończę ładować dokumenty i lecimy. Auto obejrzane. Idziemy się zaaplikować do auta, wrzucić torbę. Ma się torbę plecak. Okej. Dzisiaj 5 stopni na plusie jest, także fajnie, że tak, jak to mówią, coraz bliżej wiosny, nie? Dobra. Dobra, papiery wzięte. Zapakowane, lecimy. Dzisiaj 18 400 wagi. Dzisiaj ogólnie, tak jak wam mówiłem, 20 lutego, wtorek, ogólnopolski strajk rolników. Z tego co patrzę, no to na mojej trasie na Koszalin 25 nie mają być tam jakieś blokady. Tutaj w mieście dopiero mają być, tak jak z 2 tygodnie temu, tutaj w centrum przy urzędzie wojewódzkim, że tam się bokiem myknie, by na naszej trasie nie stało, nie, nie było protestu, blokady. No ale zobaczymy. Z tego co patrzyłem po mapie, to tam no, nie ma być blokady rolników też. Tego się trzymajmy, tak? No ja wam powiem jeszcze, kurczę, jak jest tak na plusie, teraz pokazuję 8 stopni, to nie muszę agregatu włączać, nie? Czy klient sobie wymaga mieć na naczepie minimum 5 stopni na plusie? A tutaj jeszcze się nagrzewa od hali, jak ładują towar, to tam zostaje jakieś co najmniej 5-6 stopni jeszcze wzwyż, tam rośnie się nagrzewa, także na przykład jak jest 0, w zimę było 0, to na jedna czepie pokazywało 11 na plusie, to agregat tam się nie załączał. Nie potrzebował się załączać, bo było więcej niż zadane. No ale dzisiaj jest 7 stopni, 8 tak skacze, teraz widzę na plusie. To agregatu nie załączałem, bo nie potrzeba, tym bardziej, że od magazynu również się nagrzało. Także tam przynajmniej jest z 12 stopni teraz na plusie. Agregat nie jest załączony aktualnie. A jeśli faktycznie jest na tej naczepie już od hali, powiedzmy tak jak przykładowo wam mówię, 112 stopni, to do Koszalina bez nawet agregatu powinien dojechać minimum 10 stopni na plusie, bo to nie wychładza, temperaturę trzyma. A tutaj na tym rondzie dwa tygodnie temu, od tego ronda do tamtego ronda następnego jagiellońskiego w Bydgoszczy, jednym ciągiem stały ciągniki i dzisiaj podejrzewam będzie podobnie, ale będziemy wracać gdzieś koło godziny 13:30, mam nadzieję, jak dobrze pójdzie, tak normalnie zazwyczaj bywa. To będziemy widzieć, tak? Będziemy tędy przejeżdżać również. No chyba, żeby tutaj już też stało i blokowały, tak jak to z 2 tygodnie temu delikatnie było. To polecimy sobie inną trasą. Będziemy jechać, obserwować, tak jak to się mówi. Jeszcze teraz powiecie, prawie urodzony bydgoszczanin mówi rondo jagiellońskie. Dobra, poprawiam się, rondo Jagiellonów. Znaczy to nie, że teraz na rondzie Jagiellonu, bo teraz jest ronda poznańskie, ale tam powiedziałem wcześniej, że ronda jagiellońskie, żeby tam ciągniki stały. A to się nazywa ronda Jagiellonów, tak? Zgadza się, to ronda Jagiellonów. I też zapytacie, czemu 8 miesięcy nie nagrywałem.
No przez zimę to nie nagrywałem z racji tego, że jak ja dojeżdżam przed 8 do Koszalina, do miejsca zrzutki i załadunku, no to jest jeszcze prawie cały czas ciemno, tak? A postanowiłem dzisiaj, już tak w połowie trasy do Koszalina, już jest gdzieś tak koło 6.30, 6.00, jaśniej, postanowiłem, że w końcu coś wam nagram. Tutaj też się odezwę już po tych prawie 8 miesiącach jazdy na tej linii, w tej WFT. Odnośnie do tych komentarzy, co były na początku, że znudzić się, non stop to samo, ta sama trasa. Powiem wam, nie znudziło mi się do tej pory. Z racji tego, że też patrzy człowiek na to inaczej, innej perspektywy, tak? Jednak jesteś codziennie w domu. O tej koło godziny 14 jesteś codziennie w domu. Jesteś z tą rodzinką, jesteś normalnie obiad w domu, śpisz w swoim łóżku. Tak. Niektórzy to zauważyli faktycznie, no. Jest inaczej, tak, jest inaczej. Nie powiem, bo jeszcze tam powiedzmy ten pierwszy miesiąc, jak zacząłem w lipcu, no to troszeczkę bardziej te komentarze mi wchodziły do głowy faktycznie, że tak kurde jednak wiecie, no jeździłem 9 lat po Europie, nie? To jak to kuźwa się przyzwyczaić do tego systemu codziennie w domu, że człowiek był tak nauczony, żeby być jednak te trasy w domu, te pauzy w trasie, a nie w domu. Jak to mówią, że kierowca faktycznie jeżdżący po kraju wróci na Europę, ale powiem wam, troszeczkę może też inaczej patrz na to, że się jeździłoby po tym kraju powiedzmy te 5 dni i bym się inaczej denerwował, to fakt, to też faktycznie jest inaczej, tak porównując. Nie ma też, co mi się wydaje, żeby porównywać trasy na linii z trasą taką, wiecie, 5 dni po kraju, nie? To też nie mi się wydaje, co porównywać, bo też jest inaczej. Też na pewno jest inaczej, bo to jednak 5 dni jeździsz po tym kraju, jakieś korki w miastach, jakieś ciasne uliczki. Co wiadomo, w Europie też nieraz były ciasne uliczki, zwłaszcza Włochy. Ale kurczę, no jest inaczej. Czekajcie, bo kierownica mnie zaraz zasłania. Nie mam gdzie wam postawić on tego telefonu. No nie mam takich statywów telefonu i tak dalej, czy do kamerki. Po prostu jest tutaj przy zegarach. Po prostu tak mnie widzicie, jak mnie widzicie. Także mówię, no jest inaczej, tak? Po tych 8 miesiącach, jak tam pisaliście w komentarzach, tam znajomi, niektórzy tam gadali, że o, to po 3 miesiącach to ty się znudzisz i wrócisz na Europę, tak? Nie, na tą chwilę nie zamierzam. Tu jest spoko. Jest ta linia stała. I ona, tak jak wam mówię, nie nudzi się codziennie. Niby jest to samo, ale jednak jakby inaczej. Też już tutaj po tych 8 miesiącach macie praktycznie też tutaj swoich ziomków, że tak powiem. Ziomków, którzy jeżdżą. Jeśli oczywiście nie ma jakiegoś tam delikatnego opóźnienia na wyjeździe. Bo dzisiaj troszeczkę załapaliśmy 10-minutowe opóźnienie, ale to nie robi. Po prostu było przy załadunku delikatne opóźnienie, no ale to zależy też od ilości dowożonego towaru, tak, z innych liniach, żeby zapakować mi na linię, to swoją drogą. Bo to wszystko, wiadomo, łańcuchowo jest ze sobą współgrane, zwłaszcza nocą, bo tu gdzieś tam z Warszawy zjeżdża, z Poznania. To się miksuje towar, żeby załadować mi na przykład mi na Koszalin, tak, czy z Łodzi. I tak to wygląda, tak? No, czekajcie, muszę na lewy, bo są w Bydgoszczy takie niektóre uliczki, zatoczki autobusowe, że mimo, że autobus miejski stoi w zatoczce, to on i tak jest lekko przechylony i wystaje ci na, powiedzmy, prawy pas i musisz albo na środek, albo na lewy pas uciec, bo inaczej byś mu lusterka po prostu swoim lusterkiem prawym zabrał ze sobą, nie? A to nie o to w tym chodzi. Także tak to wygląda, no, 4.30, koło 4.30 się wyjeżdża i koło 8 jesteśmy w Koszalinie, jest zrzutka załadunek, zresztą zobaczycie to, widzieliście poprzednio też w lipcu, jak nagrywałem was dwa filmy, no i od tamtej pory, można powiedzieć, że się nie zmieniło, tak, nic się nie zmieniło, trasa się nie znudziła, jeżdżę to dalej, nadal cały czas to samo. Tylko, że tak jak widzieliście po Facebooku, od listopada na chłodni, co moim zdaniem jest wygodniejsze, tym bardziej na zimę, bo przede wszystkim no nie ma problemu z tym, że wsiadasz do auta i masz bryłę
lodu na naczepie w zimą, tak? No bo tu masz płaski dach, nie ma gdzie to zmarznąć. No nie ma tego problemu, tak? Czasami się słyszy, jak jeździłem też różnych firanków, również wiadomo, że w 9 lat jeździłem po Europie firanką. No to ten lód się trzeba było zbijać, tak? Te bryły lodu, bo kuźwa, no jak zmarzło, to było, no... Ciężkie te kostki lodu były. Czasem był problem to zbić, bo na przykład naczepa miała plombę i ciężko było to zbić, wejść cokolwiek jakoś, żeby to zbić od środka, choćby nam. A tu jestem plus, że z tym się nie martwić, tak? Ewentualnie jakiś puch śniegu, a to ci zdmuchnie momentalnie. Nie masz problemu z tym, że masz kostki lodu. Bryły lodu to naczepie, tak? To na tyle by było. Na tą chwilę lecimy, wyjeżdżamy z Bydgoszczy. No się, bo tam przerwał mi ten autobus. Odnośnie właśnie tych swoich ziomków, co mówiłem, to też właśnie chodzi o to, że na przykład w poniedziałki i w środy jeździ taki jeden kumpel, też tu z bydgoskiej firmy, też do Koszalina, z kolei we wtorki i czwartki jeszcze inny kolega, co kolega, można powiedzieć, z ławki szkolnej, szkoły średniej, samochodówki, jak się chodziło do szkoły średniej, też porobił kolega prawko. I no się, no już też dużo lat, już 8-9 lat chyba jeździ, z tego co pamiętam. No się jeździ tak, minimum 8 lat jeździ, ale prawo jazdy tak właśnie mniej więcej, chyba też 9 lat ma. I też właśnie tu jeździ wtorki i czwartki na Koszalin, także oprócz piątku można powiedzieć, że nie ma, o ile nie ma opóźnienia, to można powiedzieć, tam się kurczę, czy ja doganiam, czy oni przeważnie mnie doganiają, chyba mają lżej. No i gdzieś tam lecimy sobie razem, tak? No dzisiaj, co dzisiaj wtorek jest, także też będziemy tu, wylatuję z Bydgoszczy, znaczy już wyleciałem z Bydgoszczy, ale tu zaraz będę przebijał obwodnicę Bydgoszczy i pewnie będziemy się spisywać, o ile ktoś znowu na telefonie nie zadzwoni, bo to zazwyczaj tak bywa, że ktoś tam ze znajomych zadzwoni koło 5 rano i będzie gadka szmatka, także zaraz się pewnie będziemy spisywać albo dzwaniać, gdzie tam kolega jest, czy już jest przede mną, czy ma też opóźnienie delikatnie, i wtedy będziemy wiedzieć, czy jest przede mną, czy za mną, czy gdzieś może mnie zaraz dogoni. Ale powiem wam, brakuje mi tego przemawiania do was, opowiadania, gadania, kurde, brakuje mi tego, no ale sami dobrze wiecie, co ja tu będę nagrywał, tak? Nie będę co tydzień nagrywał, bo to jest bez sensu, bo to jest wszystko to samo. Po prostu czasem, raz na jakiś czas się do was odezwę. Jakaś tam wena do mnie przyszła po tych 8 miesiącach, powiedzmy. I mówię, faktycznie odnośnie, przede wszystkim nagram wam się tutaj, odpowiem wam odnośnie tego, tych komentarzy, które były na samym początku. Że ci się to znudzi, że wróci, że będziesz dalej nagrywał gdzieś na Europie filmy. No na razie nie. Na razie nie. Rolniki już wyjeżdżają, rolnicy się zjeżdżają. Patrzcie, już jadą na Bydgoszcz. Dobra, godzina 7, czas na pierwsze śniadanko, a ja już na Esce, tutaj od Bobolic do Koszalina otworzyli 50-kilometrowy odcinek ekspresowej drogi już we wrześniu, także 1/4 mojej trasy można przejechać już Eską, troszeczkę zawsze też można podgonić. Wiadomo, że Eską szybciej kilometry uciekają, przyjemnie się jeździ, tak.
już w Koszalinie, chwilę po godzinie 8 dojeżdżamy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Naczepę uszykowej do ładunku. Tabliczki można już pochować. Na chwilę czekamy, bo jeszcze auto jest przede mną jedno. No dobra, 9.07. Rozładowany, załadowany. Wracamy do Bydgoszcz. Słuchajcie, tam pod rampą tylko wykręciłem pół godziny pauzy. W 30 minut tam zrzucili, załadowali. Także muszę dokręcić. Pauza na mopie tutaj na tej jesce. Pół godziny akurat dokręcę, zjem śniadanko, drugie śniadanie. I polecę dalej. No a jeśli chodzi jeszcze o tą eskę w Koszalinie, tą wodnicę, to jest naprawdę też duży plus, że ją zbudowali, bo taki jeździłem przez cały Koszalin, musiałem jechać przez cały Koszalin do września. A po otwarciu tej eski to zostawiam cały Koszalin z boku, wpadam tylko od strony północnej w Koszalin na strefę przymusową przy tej esce i zaraz, kurczę, jestem na firmie, także przez żadne korki nie muszę się przyciskać w Koszalinie. Ja już jestem na 25. Lecę tutaj, widziałem na Bydgoszczy, na obwodnicy Bydgoszczy strajkują rolnicy. Ja zawsze jadę miastem, wpadam przez miasto, także mam nadzieję, że tam normalnie przez miasto, z tego co widziałem, przejazd jest, także zobaczymy. Właśnie dostałem informację od kolegi, który pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam przejrzał mi faktycznie najlepiej, którędy wjechać do Bydgoszczy. Moją trasą już nie wjadę, już jest zablokowane. Muszę skręcić na rondzie na Koronowo, 56 górą i przelecieć sobie Bydgoszcz troszeczkę jakby od całkiem drugiej strony wziąć, gdzie jeszcze nie jest zablokowane. Także Maciej, jak oglądasz, to dziękuję Ci za informację z tego miejsca. Działamy, lecimy dalej. Jestem już właśnie przed Czuchowem, wjeżdżam na Czuchowa. Czuchowie też działają. W Czuchowie też spowalniają ruch. No chyba jedzie rozgonić. Już zablokowane. Kurwa, zajebałem, nie wiem czy ja... No jedziemy przez Koronowo. Policja zamknęła tam drogę. Pchają przez Koronowo. Jazdę mam. Koronowo! Do miasta znowu, może nie wiem, o 13-14 się odblokuje. Dobra. Agregat wyłączony. Dzisiaj w ogóle nie włączaliśmy. A przez to objazdę opóźnienie półgodzinne, 14, ja już jestem na obwodnicy, na 10 lecę do domku. Nie pchałem się dzisiaj miastem, to zazwyczaj jadę miastem, ale to różnie, o 14 to mogą być już korki. A tak, 10, to tym bardziej, że tutaj za węzłem Bydgoszcz Południe, czyli blisko mojej miejscowości, dalej S10 jest zablokowana. Także jeszcze do swojej miejscowości dojadę.
Tam policja, tutaj pachołkami zablokowane S10 dzisiaj, która przechodzi w S5 dzisiaj zamknięta. Obwodnica Bydgoszcz. Na szczęście tutaj do zjazdu do domu jeszcze jest otwarte. No siemaneczka, w kolejny dzień. Już środa, zaraz pasę zapnę, bo już pika. Dzisiaj mam lekko 9 ton, bez ADR-u. Dzisiaj znowu muszę objechać tam przez Kronowo, kurczę. Czy ciebie z Kronowo, bo jeszcze jest zablokowana S-ka i ten kawałek 25 od miasta. Także dzisiaj jeszcze objazdem. Zobaczymy, jak na powrocie będzie, czy też trzeba będzie wyjeżdżać, czy nie. Zobaczymy. No tak wam powiem, tutaj ta stara Toruńska i tam stary przelot tranzytem przez Bydgoszcz. Pełno ciężarówek się stare czasy przypomniały, jak to nie było jeszcze obwodnicy. wszystko miastem idzie, kurczę. Także dzisiaj znowu przez Żołądowo, Osielsko lecimy do Eski. 56 na Koronową od Trzeciewca. A tu dosyć często jeżdżę, bo do teściów czasami tu jeżdżę. No wczoraj to jeszcze zablokowane było, dzisiaj lecimy tędy, bo jest chociaż tutaj odblokowane. Ja, no to już w Sępólnie jakoś przejechaliśmy tam znowu, tak jak wczoraj. Tylko że nie musiałem jechać przez Fordon. Wystarczyło jechać starą piąteczką, jak to się kiedyś jeździło, zresztą sami widzieliście. No i muszę jechać i tak starą 11, bo wyjazd na z Koszalina na Poznań SK jest przymknięta, przyblokowana, strajkują i muszę lecieć starą trasą tutaj, tak jak się latało przed wrześniem jeszcze, przed otwarciem SK drogi ekspresowej. Muszę lecieć starą trasą, tak czy siak, tutaj do Bobolic. A więc powtórka z wczoraj. Tak jak rano, tak i teraz. Lecimy znowu przez Koronową. Znowu ryneczek. No to dojechali. Rampa szósteczka, jak codziennie. Kolega wyjeżdża. Dobra, tacho zakończone, ta karta wyciągnięta. Dobra, papiery zdane, lecimy do domu.